Zapraszam, Andrzeju. Czuj się jak u siebie w stodole. Moją jedyną nadzieją jest ten stary płuca Andrzej. Jeżeli on pierwszy zablokuje marsz, ja nie będę musiał wybierać między żoną a córką. Ale nie może wiedzieć, że mi na tym zależy. Całe szczęście, jestem sprytny. Andrzeju, nie bardzo mamy wspólne tematy. Więc tylko dlatego zacznę od tego mało ważnego. Czy myślałeś już może, czy wyrazisz zgodę na marsz równości? A co ja, nie Pawle? Co ja? Czy wyrazisz zgodę? Na co? Na marsz równości. Ma się odbyć jakiś marsz? Przed chwilą mnie o niego pytałeś. Rzeczywiście. Ciągle o tym zapominam. To jest dla mnie zupełnie nieważne. Ty decyduj. To powinna być nasza wspólna decyzja. Mamy po pół wsi. Ale ty masz większą połowę. Dobrze. Niech będzie. Zgadzam się, niech idą. Opuść stodołę. Andrzejku. Jeszcze ciastko. Już, ciastko. No i niefajnie.